Witam wszystkich, z tej strony Sarcza, wy oglądacie kolejny odcinek z gry Assassin's Creed Valhalla. Dzisiaj prawdopodobnie ostatni materiał w Londynie, dlatego że zostało nam jeszcze kilka aktywności w tym regionie i dzisiaj chciałbym go już ukończyć w 100%, zaczynając od ostatniej tajemnicy, a zarazem od zadania pobocznego, bo tym ma być ta tajemnica. Przy okazji mamy tutaj też możliwość zagrania w Orloga, więc myślę, że też z tej możliwości skorzystamy. Zastanawiam się tylko, gdzie konkretnie to zadanie będzie. Chyba tutaj. Nie muszę wchodzić na górę. No ja z tobą w Orloga zagram już niedługo. Musisz jeszcze chwilkę poczekać, mój drogi. A tymczasem... I heard the Gilden Sparrow was carrying more in candies and spice from Axum. He had a hefty necklace in there too. Makes sense as to why the compass would send the whole boat into the drink then. Bloody shame. Worth a pretty penny. Mówiliście o jakimś naszyjniku? This harbor houses sunken treasure? Yeah, the current's too strong to pull the wreck out, so we're left to lament the loss. You interested? I am a strong swimmer. I fear no cold, current, or drinker of the deep. Then by all means, we can scrape together a reward fit for the cargo's rescue. Ale nieładnie tak rozmawiać będąc odwróconym plecami. W każdym razie jeszcze zanim ruszymy na poszukiwania tego skarbu, to zobaczmy tutaj. Moja łódź i znajdujący się na niej cały bezcenny ładunek trafiła na dno rzeki. Jeśli uda wam się coś wydobyć, proszę o kontakt. No dobra, czy ja tutaj będę w stanie to sobie jakoś oznaczyć? Chyba tak. Akurat właśnie po tej lewej stronie mamy coś. I co ciekawe, są tutaj też w ogóle duże ryby chyba. No ale skupmy się jednak na tym, żeby zgarnąć się zawartość tutaj. That must be the corpse of the Gilden Sparrow, that merchantman. Mamy przemoczony list, no i jeszcze jakieś surowce. One chest with treasure, another with this bottled message. I wonder if it has preserved its message. Zaraz sprawdzimy. Zanim pogadamy, to właśnie zajrzyjmy do ekwipunku i wtedy się przekonamy, czy wiadomość się jeszcze tutaj zachowała. Sternik ciągle zabiera mi za dużo towarów. Niech ten drań spróbuje zabrać mi pieniądze, gdy wcisnę je do krowiego brzucha. A message in a bottle. Ah, wise. Hid a necklace in a cow's stomach. Guess you'll have to go fishing for the rest of the treasure. Naprawdę mam wyłowić? Po prostu? Czy to tylko jakaś przenośnia? No, możemy w sumie spróbować wyłowić, bo przy okazji będziemy mieli możliwość, żeby złapać jakąś większą rybę. A więc przyda się. No tutaj właśnie na przykład mamy. Teraz tylko poczekać. Na ten właściwy moment. Mam nadzieję, że to szybko nastąpi. Czasem trzeba poczekać dłużej, czasem krócej. No chodź tu, chodź tu. Proszę bardzo. Slippery bastards. Must be the necklace. That is a lot of silver. Why shouldn't I keep it? No chyba niekoniecznie będziemy musieli zatrzymać. Zresztą zobaczymy za chwilę, jak się to zadanie rozwinie. Ale możemy oczywiście rzucić okiem. Ciężki srebrny naszyjnik znaleziony w rybich wnętrznościach, mimo smrodu może uda się go sprzedać za sporą sumkę. A może faktycznie będziemy sprzedawać, kto wie. Pierwszy duży mintaj, jakiego udało się złowić. Może jeszcze zapoluję na kolejne, znaczy złowię kolejne. Pogadajmy jeszcze tutaj. I have the treasure you seek. Do you? Please give it here then. No, czyli mogę sobie zatrzymać, ale oddajmy. I found this necklace in the guts of a fish. I could not get rid of the smell. Even reeking of fish, this is priceless. Many thanks.
Być może właśnie się pozbawiliśmy ładnego zarobku. Ale niech będzie, że zostawimy to właśnie jej. To pozwólcie, że ja sobie jeszcze złowię parę rybek. Jest tutaj trochę tych dużych okazów, a mogą się przydać. No i proszę bardzo, czyli to już trzeci duży mintaj. A pamiętajmy, że te duże okazy mamy do oddania tam w Kruczej Przystani. Możliwe, że akurat mintaje też były potrzebne. W każdym razie tutaj to na razie wszystko, a teraz zagrajmy w Orloga. Looking for a worthy challenger. Ah, Orlok. I know this game well. Got your attention, didn't I? Come, let's play. Let's do this then. Very well then, let us start. Kolejna łaska bogów będzie przy okazji do zdobycia. Tutaj chyba nie będę w tym momencie zmieniał. A właśnie, bo ja ostatnio coś zdobyłem. Nie jestem pewien, które, ale to nie było oznaczone w żaden sposób. W każdym razie pozostanę przy tych, które mam tu chyba. Chyba, że tą celność ula byśmy sobie zmienili. Dodaję te kości za każdą rzuconą kość. A, to też ciekawe. Odbierz przeciwnikowi te hełmy, tutaj zdrowie za każdy zablokowany atak. Też nie najgorsze. To myślę, że zrezygnujemy z tego. A dodamy sobie właśnie wartę Heimdala. No i możemy rozpoczynać. Niech będzie orzeł. No i zaczynamy. Zobaczmy, jak to pójdzie. Od razu zatem rozpoczynamy od tych kości, które dadzą nam trochę więcej żetonów. No i spróbuję jak zwykle zebrać tych żetonów jak najwięcej, a później je wykorzystać. No, tutaj się teraz zastanawiam. Ale dobra, to akurat się nam za bardzo nie przyda, prawda? Bo to blokuje. Dobra, na razie potwierdzamy. I zobaczymy, co w trzecim rzucie nam wypadnie. Też kolejny żeton, co ciekawe. I nawet będzie korzystny atak jeszcze. Dobra, na razie tutaj to pomijamy. I po prostu czekamy na efekty. Zdobyć jak najwięcej tych żetonów jeszcze. Odebraliśmy jeden, ale nam zabrał aż trzy. Oj, to nieciekawie się zaczęło. This will do. Rzucamy raz jeszcze. No dobra, koniecznie trzeba będzie mu odebrać te żetony. Bo naprawdę niepokojąco to na razie wygląda. On też nam odbierze. Jak będzie miał tyle szczęścia, no to nie będzie mi to na rękę wyjątkowo. Okej, przynajmniej nam więcej już nie odbierze, oprócz tego jednego. No ale szału nie ma, na pewno. Dwa punkty obrażeń to, kurczę, za mało mimo wszystko. Na razie zostawiamy tak jak jest. Ale on tutaj zdecydowanie góruje nade mną, jeśli chodzi o te żetony. I to jest najgorsze. Bo na pewno to wykorzysta lada moment. Wtedy może być za późno. Dobrze, że teraz mogę zabrać. A może byśmy tak przyatakowali tutaj ostro? No nie, na razie jednak za wcześnie na to. Poczekamy, co on też wyrzuci. Bo na tej podstawie można później coś decydować ewentualnie. Okej, tutaj akurat to nam zablokuje jeden atak, więc super. No i przynajmniej teraz mu nie wypadło, kurczę, te kolejne żetony, przez które nam zabierze, znaczy kolejne kości, przez które nam zabierze żetony. I jeszcze chyba chwilowo się wstrzymam, chociaż może i nie. Dobra, nie będę liczył, spróbuję tutaj. Bo nie będzie nam przecież nic zabierał, więc powinno się udać zadać 8 punktów obrażeń. Podwaja wynik kości z największą liczbą oczek, o kurde. To niedobrze. Yes! No to nas naprawdę tutaj zabolało. This victory will be mine. You are really good at this. Interesting. Na szczęście jego też zabolało, ale no nieciekawie ogólnie.
Dobra, bo tutaj jest zabranie. Tylko teraz się zastanawiam, czy nie pójść po prostu tylko i wyłącznie w sam atak. Aczkolwiek bronić się też by się przydało, prawda? Bo mam tutaj te 5. Przywraca zdrowie za każdy zablokowany atak. I po fazie decyzji. No, mam teraz zagwozdkę. Czy iść właśnie tylko i wyłącznie w atak w tym momencie? Chyba spróbujemy. Czyli rezygnować z żetonów, a po prostu wybrać jak najwięcej tych kości, dzięki którym odbierzemy mu kamienie. Dobra. Jednocześnie liczę na to, że nie będzie miał zbyt dużo tych kości broniących. Okej. Leo Sagerman, some kick. Ah, sweet victory. Well played, stranger. Another round. Ciekawie to wyglądało. That is enough Orlok for now. Dar Freyra otrzymaliśmy tym razem. W przyszłości przy okazji partyjki Warloga zobaczymy, co to nam da. Ale muszę powiedzieć, że ta partyjka też była jedną z takich bardziej zaciętych. Do ostatniej chwili nie było pewne, czy to wygramy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mam takie wrażenie, że właśnie z każdą kolejną partyjką jest po prostu coraz trudniej. I nie wiem, czy ma to znaczenie, ile już partyjek rozegraliśmy, czy bardziej to, na jakim terenie się znajdujemy. Pewnie to drugie. Bo siłą rzeczy sugerowany wyższy poziom, a więc i gra bierze pod uwagę, że możemy mieć na przykład więcej tych łask bogów, które mogą dać nam przewagę. Albo naszemu przeciwnikowi. No i dobra, zostały nam tak naprawdę same bogactwa i jeden artefakt. Wszystko tutaj na drodze w kierunku północnym. No bo tutaj na południu niczego nie ma. Nie mamy czego szukać, ale oczywiście po drodze jeszcze zajrzymy w te miejsca, gdzie mamy pomniejsze skarby. I co ciekawe, tutaj właśnie coś będzie, ale musimy uważać, bo akurat tu mamy ten teren zastrzeżony. Albo teren z kolei nie tyle zastrzeżony, czekajcie, zaraz zobaczymy. Nie no, jest jednak zastrzeżony, okej. Myślałem, że to będzie może ewentualnie ten obszar nieufności, ale jednak nie. Tylko, że chyba mimo wszystko spokojnie mogę to ominąć. Prawda jest taka, że te skrzynki to będą jakoś tutaj do zdobycia. Muszę tylko znaleźć drogę. Mam nadzieję, że tutaj się uda. Tak, tu wystarczy tylko się wdrapać. No i znowu będziemy mieli materiały budowlane między innymi. A oprócz tego tam na dole. Tylko, że też muszę znaleźć przejście, bo tego nie odblokuję na pewno. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj jakieś zejście jest. Może spojrzymy sobie tak i ewentualnie zobaczymy, czy po drugiej stronie nie ma jakiegoś przejścia. A więc tutaj jest wejście akurat z tego terenu zastrzeżonego. No i przy okazji zaraz obok jakaś notatka. Jeszcze sprawdzę ją w takim razie. Możemy przeczytać. Wysoko na akwedukcie jest gałąź drzewa. Widziałem kiedyś, jak ktoś stamtąd skoczył. Boję się tam wejść, ale jestem pewien, że ona gdzieś prowadzi. A to nie jest po prostu nawiązanie do punktu widokowego, czy jeszcze coś innego? W każdym razie zniszczymy to. Teraz oczywiście zainteresują się. O dziwo nie, więc mogę tutaj spokojnie sobie zejść. I nikt chyba nawet mnie nie zauważy, mam nadzieję. Proszę bardzo, jest skrzynka. Więc od razu ruszamy dalej, tylko oznaczę sobie kolejne skrzynki. To będzie gdzieś w tamtym kierunku. No dobra, no to wejdziemy sobie z powrotem. Z daleka jednak od tego terenu zastrzeżonego, żeby niepotrzebnie nie narobić sobie jeszcze dodatkowych kłopotów. Tylko tutaj będę musiał chyba przejść na drugą stronę. Akurat nie ma problemu. A, wygląda na to, że będę musiał chyba zanurkować. Wcale bym się nie zdziwił, jeśli tu jest jakieś zejście, chociaż nie. Tu jest całkiem płytko. Może po drugiej stronie prędzej, ewentualnie.
To jeszcze mnie tutaj chyba nie było akurat. Ale patrzcie, faktycznie możemy zanurkować i mamy jeszcze jedną skrzynkę. Mniejsza runa pawęży, runa pancerza. No i tutaj już będziemy zbliżać się do kolejnego elementu wyposażenia, więc wszystko idzie w dobrą stronę. Swoją drogą jeszcze ten artefakt mnie ciekawi, który tutaj też pozostał. A jeśli chodzi o element wyposażenia, fajnie by było, gdybyśmy już powoli jednak zbierali coś z jakiejś nowej zbroi, z jakiegoś nowego zestawu. Tylko czy tak będzie? Wow, patrzcie, siedziba w Londynium, a to oznacza, że to jest siedziba asasynów kolejna. No to ładnie. W takim razie tutaj trzeba będzie się rozejrzeć. I przy okazji mam nadzieję, że znajdziemy co nieco, jeśli chodzi o te skarby. Chyba wszystko obok siebie powinno być tu. A, tylko że to jest wyjście akurat. No dobra, czyli nas interesuje inne przejście. Tam akurat po drugiej stronie na kompasie widać, że mamy jakieś takie standardowe zejście. Rozumiem, że tędy raczej nie wejdę. Chociaż widzę, że nie ma problemu. No bo sprawdziłbym, jakbym poszedł właśnie tutaj do tego głównego przejścia. To czy to będzie akurat to? Ale patrzcie, to artefakt jest tutaj tak czy siak. Ale to też rozumiem. Chociaż nie, tu będzie coś innego. Tak, czyli znowu ten projekt tatuażu. Po raz kolejny już. A, i chodziło chyba o to w tamtej notatce, że tu jest ta gałąź i że ktoś skakał, że coś tam jest. Pewnie właśnie o ten projekt tatuażu chodziło rzeczywiście. No dobra, to teraz w takim razie sobie zabierzemy to. Nie powinno być problemu. Zwłaszcza jeśli znowu wykorzystamy tę umiejętność, która się bardzo tutaj przydaje. Proszę bardzo. No i mamy to od razu. A co do tego zejścia, to właśnie gdzieś tam by było, ale aż dziwne, że tak daleko raczej nie sądzę. Myślę, że samo wejście do siedziby może być gdzie indziej, a to bardziej tylko do tego bogactwa by mnie kierowało. No ale sprawdzimy to. Wow, wow. Nie było skoku wiary? Jakimś cudem? Nie załączyło? Chyba w złym momencie, czy w złą stronę próbowałem wyskakiwać. Tutaj już możemy wskoczyć. No i na pewno będę musiał zwrócić uwagę na to zejście właśnie. I tam się dostaniemy najpewniej. A tu muszę przy okazji uważać, bo pilnują tego terenu. I najgorsze jest to, że któryś z nich ma też kluczyk i podejrzewam, że ten klucz będzie potrzebny do otwarcia skrzyni. Więc dobrze by było się rozprawić jednak najpierw. Czy to mi się teraz uda? Nie zauważył mnie przypadkiem? Szczerze mówiąc, może być różnie. Chyba że przejdziemy tędy dla pewności. Ejejej, ale ty podejdź tutaj do mnie bliżej. Tylko że pewnie inni też zauważą, jak go będę likwidował. Pytanie, czy to on jako pierwszy podejdzie. No, wygląda na to, że tak. Tylko że ten drugi musiałby się odwrócić z powrotem. Okej. Uda się chyba nawet. Już nie będę tych kolejnych eliminował. Najważniejsze, że mamy klucz do skrzyni. I teraz tylko się stąd wydostać. Wyjdziemy tą samą drogą. Najważniejsze to wskoczyć do tej wody. I będzie po problemie. No, a ten koleś tutaj. Jasny gwint, muszę uważać. Tam też mnie, kurde, następni wypatrywali. No ale mam nadzieję, że tędy faktycznie jestem w stanie przejść. I że do tego będę potrzebował właśnie tego klucza. Wygląda na to, że tak, bo już widzę kłódkę. Więc otwieramy to. No i mamy sztabeniklu, czyli zagadka rozwiązana. Pozostaje zatem jeszcze tylko dostać się do tej kryjówki, gdzie najwyraźniej znajdziemy też kolejną sztabę, a także jakiś element wyposażenia.
Więc to w teorii może być trochę trudniejsze, żeby tutaj znaleźć to zejście. Zresztą jeszcze zobaczymy. Tutaj, kurczę, tyle tych punktów można oznaczyć, że łatwo się pomylić. No jakbym chciał jeszcze zaznaczyć sobie... A może samo wejście w ten sposób damy radę? Jeśli ja właśnie teraz tę ikonę, znak asasynów sobie oznaczyłem, może to będzie takie główne wejście, które powinno mnie zainteresować, kto wie. Bo ja tam jednak znalazłem przejście od innej strony, a nie o to nam przecież chodziło. No i co, mamy tutaj? Chyba, że właśnie górą bym się przedostał, patrzcie. Bo to jest podejrzane, że... Mamy coś takiego. Tutaj z żadnej strony nie dam rady, chyba że tutaj ewentualnie też jest za wysoko trochę. Spróbuję wskoczyć. O, jednak się uda. Proszę, mamy wejście. No i wskakujemy. Okej, no to dopiero teraz możemy tutaj się rozejrzeć. Zaczynając właściwie od tego podwodnego przejścia, co? Bo tutaj chyba będzie coś. A, no może nie do końca. Nie jestem w stanie tędy przejść. Ale akurat ten wzrok Odyna pozwala mi więcej zobaczyć. Proszę bardzo, i dzięki temu mamy drogę do skrzyni. Czyli to już załatwione. Teraz kolejne skarby. Tam dalej będzie, ale podejrzewam, że tędy to już nie przejdę nigdzie, chyba że tutaj. Mogę to zniszczyć? No, oczywiście, że mogę. I wydaje się, że będę musiał właśnie tutaj ruszać, tylko najpierw może wyjdźmy jednak na zewnątrz i patrzcie. To jest to alternatywne przejście, tylko zapalę pochodnie, bo się ciemno zrobiło wyjątkowo. Ale właśnie tędy początkowo próbowałem przechodzić, teraz będzie to dopiero możliwe. No i jeszcze zobaczmy na to, co jest tutaj ewentualnie, chociaż chyba nie mamy raczej czego szukać w tym miejscu. Dla pewności możemy zobaczyć jeszcze na górze, bo tutaj niby coś mi pokazuje. Ale to niżej, prawda? Musiałbym jakoś tam się dostać, na przykład tędy. No proszę. Tylko, że właśnie, drzwi są zamknięte, czyli muszę jednak zanurkować. Proszę bardzo. Wzywa się wszystkich służących ukrytym do opuszczenia tego obiektu. Jeśli pragniecie kontynuować nasze wielkie dzieło, udajcie się do naszej siedziby w kolonii. Będziecie tam mile widziani. No my się tam raczej nie wybierzemy, ale to informacja o kolejnej siedzibie przy okazji. No dobra, czyli którędy miałem ruszać? Chyba jakoś tutaj? Można się pogubić. A, to jest tutaj, okej, to tylko zaczerpnijmy jeszcze raz powietrza, żeby nie było problemów. I żeby wytrwać tutaj odpowiednio długo pod wodą. A jednocześnie nie ominąć jakiegoś dodatkowego przejścia. No, nie musieliśmy wcale tak długo tutaj wytrwać jednak. Wszędzie pełno tych znaków ukrytych. No i chyba dostaniemy się na górę, chyba że jeszcze tutaj przejdziemy. Jest to w ogóle możliwe w tym miejscu? Oczywiście, że tak. Niszczymy. No i jest sztaba Niklu, kolejna. Na ulepszenia broni albo pancerza. A teraz spróbuję na górę. A, o, przy okazji jeszcze też sztaba Tytanów padła. To też dobrze. Którędy byłoby najlepiej wejść? Może tutaj prędzej? Tylko czy tak przeskoczymy? Na szczęście udało się. Dobrze. Teraz tutaj powinno być jakieś przejście, prawda? Zdaje się, że tędy. No bo to już jest to pomieszczenie, które nas interesuje, z tym kluczem i tak dalej. Skaczemy. Dobra, no teraz tutaj bym chciał po prostu zejść. Okej, i mamy to.
Niczego więcej nie znajdę. Aj, teraz się wszystko podpaliło. Ale ile tutaj tych szczurów? No dobra, to pora się rozejrzeć. Zacznijmy od wyposażenia. O proszę, maska ukrytych. No bo zdaje się, że już jeden element wyposażenia ukrytych wcześniej zdobyłem, prawda? Przynajmniej mam takie wrażenie, a może się mylę? Ta maska wygląda tak. Jeśli chodzi o zestaw ukrytych, to tutaj są dodatkowe te atuty. No ale to prędko jeszcze tego nie znajdę. Na razie zostajemy przy masce magistra. W sumie to niech będzie widoczna w tym momencie. Jeszcze na szybko bym spojrzał, gdzie tutaj... O, rękawice ukrytych miałem. Czyli dwa elementy już zdobyte i chyba nic więcej, z tego co pamiętam. Tutaj jeszcze mamy ten projekt tatuażu. No ale rozglądajmy się dalej, bo w tych miejscach zawsze mamy jeszcze dodatkowo jakieś notatki. I patrzcie tutaj też. Jest mapa z kolejnym pismem. Zaraz sprawdzimy to. Ale najpierw tutaj. Kodeks Magasa, strona pierwsza. No tutaj jest zdecydowanie co czytać, więc ja sobie to później nadrobię, a wam polecam zatrzymać film i się z tym zapoznać. Credo samo w sobie jest ironią. Dobra, oprócz tego zajrzyjmy tu. Pakt ukrytych. Wiarygodne źródła donoszą, że cesarz Hadrian przypłynie w tym miesiącu do Brytanii. Zamierza ruszyć na wojnę z rdzennymi ludami północy. Zaatakuj cesarza w Londynium. Przypuszczamy, że spędzi 5 nocy w willi na południowy wschód od Koloseum. Wejdź do willi w niewolniczym przebraniu i zabij go za pomocą trucizny albo pod osłoną nocy. Nie zaleca się odwracania uwagi amorami. Wiemy, że cesarz jest ostrożny. A to dopiero też, kurde, nawiązanie. Egzekucja. No nieźle. Co my tu jeszcze mamy w takim razie? Kluczyk do biura w Londynium. No ale to już nie jest to biuro przypadkiem? No to przed chwilą czytaliśmy. To jeszcze tutaj bym sprawdził. A, bo tutaj ten klucz oczywiście. Odblokujemy sobie drogę do wejścia. Dziennik magistra Vitusa. Sporządzam ten ostatni wpis nocą w słabnącym blasku jednej lampy. Wygląda na to, że nasza działalność w Brytanii została przerwana przez siły znajdujące się poza naszą kontrolą. Ale to nie do końca prawda. W pewnym sensie to nasza wina. Przez lata podgryzaliśmy filary Imperium, obalaliśmy jeden lub dwa z nich, gdy fundamenty wydawały się być zbyt mocne, a ciężar jakiejkolwiek ambicji Cezara zdawał się zbyt przytłaczający. Ale każda budowla runie na ziemię, jeśli straci zbyt wiele podpór. Powinniśmy działać rozważnie i bardziej wybiórczo i ostrożnie podchodzić do wolności. Zamiast tego pomogliśmy Brytanii uwolnić się od wszelkich struktur i teraz zawalił się dach. Nadchodzą mroczne czasy. Przyszłe pokolenie będzie musiało odnaleźć światło. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Nie śmiem nawet mieć żadnych nadziei. Tyle tylko, że... Główny przedmiot do zabrania ciągle nie został znaleziony przeze mnie tutaj, tak? Chyba, że tutaj coś będzie. Wzywa się wszystkich służących ukrytym. A, dobra, to już tutaj byłem przecież. Nie no, wydaje się, że to już absolutnie wszystko. Patrzcie, wcześniej tutaj zdobyłem 4. stronę tego kodeksu, teraz strona 1. Oprócz tego zgarnęliśmy też maskę ukrytych, czyli kolejny element wyposażenia, a na mapce mamy już 100% Lundenu, więc to będzie wszystko tutaj. Po prostu ta ikonka pozostaje, gdybyśmy chcieli jeszcze do tej siedziby sobie powrócić. Czyli najważniejsze z naszej perspektywy, że udało się tutaj już wszystko porobić.
takim razie to już będzie wszystko z mojej strony. Mówił dla Was Sarge, a to był 90. odcinek serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Do usłyszenia!